Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na D54. Przełęcz. Losowanie na topce. Bohaterem bitwy jest Sokar. Bitwa bez artylerii. Sokar się obudził. Będzie polował. Zobaczcie na te ruchy kamerą. Ruchy lufą. To po prostu rozgląda się za ofiarą. Rzut oka w prawo. Lekki przerzut lufy w lewo. I prosto, prosto na przeciwnika. Nie, jest zatrzymanie się. Drapieżnik dojrzał ofiarę. Ofiara stara się ukryć. No i również zauważyła naszego bohatera. Ofiary grupują się w jednym miejscu, uciekają. Dobra, nie, nie jestem czubówną, absolutnie. Dobra, darujmy sobie te przyrodnicze wstawki. Po prostu Sokar sprawdził, czy można coś zrobić na środku. No i teraz pędzi niczym renifer. Dobra, miało być bez takich wstawek przyrodniczych. No pędzi renifer, no właśnie, no tak, no. Kto pamięta miodowe lata? Łapka w górę. I ten odcinek. Kto nie, ten sobie niech wygrzebie. Dobra. Sokar bardzo agresywnie ma tutaj Jagdtigera 8-8, musi uważać również na lewą stronę, na Jagdtigera niestety, musi załadować Golda, Lorka. Raczej problemu sprawiać nie będzie, chyba że wyjedzie na full magazynku, ale ona też jest trzymana po prostu w szachu. Jagdtiger padł, więc Lorka ze zwykłej amunicji trzeba, kolego Sokar. Bo możesz się zdziwić, ale jest poprawne celowanie, więc na razie jest ok. Ten gold całkowicie zbędny na Lorkę. Chyba, że Sokar obawiał się, że wychyli się również za tej Lorki Emil. No ale Emila wie, żeby nawet na goldzie nie przebił, więc kadłubby wszystko weszło. No i jest Emilek. Emilek tak troszeczkę nierozważnie. Jest Tiger 2 nawet. No ładnie chłopaki tutaj się postawili. Za chwilę Emil się rozładuje. Wynik 2-2. Idą kolejne pociski od Sokara. Niestety pula HP również się zmniejsza. Tiger. No tu już miał Sokar szczęście, że Tiger zawalił sprawę. Nie był w stanie się przebić. Zobaczcie, ignorowanie Emila w tym momencie. Tiger kolejny raz niestety nieumiejętnie strzela. No i teraz Emil kończący ładowanie staje wykończony. T29 bawi się z ISM3. I z trzeci nieporadnie próbuje przebić Sokara. Ja nie wiem, jak to możliwe. No i tym razem Sokar nie ryzykował, nie wyjeżdżał. Tylko trzeba odwracać do obrony bazy w tym momencie. Tylko którędy? Mostem? Nie mostem. Chyba mostem. Tam na moście raczej miękkie cele. Zresztą tam przy bazie również są nasze czołgi i one jakoś sobie tak średnio radzą jednak. Tiger 1. Skoro Tiger 2 sobie nie poradził, to myślę, że Tiger 1 zostanie wręcz rozszarpany. Tak się dzieje. No szkoda, że nie udało się oddać tej pestki w T25 przez 2.
No i co teraz Sokar zrobi? Zjeżdża w dół. I będzie próbował robić lodowiec. Na lodowiec pojechały dwa czołgi. I to... Chyba Sokar po prostu zdecydował, że... że szybciej będzie zrobić damage właśnie w tej stronie, nikt mu nie będzie przeszkadzał, a tam zobaczcie na środku na D4, tamte czołgi przeciwnika zostały już zamknięte, zaraz zostaną zjedzone, a Sokar spokojnie ma, no właśnie ten spokój by się przydał, ma pełnego Oni, znaczy już nie jest pełny, ma również Tigera P T29, czyli trochę tego jest. Trzeba znaleźć oczywiście depresję, ale trzeba znaleźć takie miejsce, w którym można będzie grać na wieżę. T29 właśnie próbuje grać na wieżę i na razie Sokar go odpuszcza. No i zaraz będzie pozamiatane. Sojusznicy już jadą. Już za chwilę wszystko będzie wyjaśnione. Spokojnie. Wszystko rozegrane. Spokojnie. Odniesione zwycięstwo. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, stalowa ściana i duży kaliber. 7100 obrażeń. Co robiła reszta drużyny? Nie wiem, nie mam pojęcia bladego. 5 fragów, 1523. Expa. Nawet ten T54-1, no... słabo, dość słabo, naprawdę. Ja wiem, że on za szybki nie jest, ale mimo wszystko. A Sokar dołożył jeszcze zablokowane przez pancerz. No i właśnie to pozwoliło mu zrobić też ten wynik. Nieumiejętność przeciwników. Gdyby przeciwnicy byli lepsi, gdyby lepiej strzelali, a mieli ku temu okazję, bo Sokar jakoś niespecjalnie chował się, wyjeżdżał na przeciwnika na otwarte pole praktycznie, to naprawdę przygoda Sokara skończyłaby się, no nie wiem, na 4000, raczej tak. A tak, zobaczcie, to nie jest tak, że dobry gracz sam robi takie wyniki. Słabość przeciwników na to pozwala. Po prostu. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.